Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zmieniamy troszkę miejsce i przenosimy się do Australii. Ale widzę kogut taki sam jak i w Polsce. Dziś pogramy sobie na troszkę innej matce. Powiem szczerze, że jakoś górale. Mam ich dosyć. I dzisiaj jest czas na spróbowanie czegoś innego. Mapka jest dosyć fajna. Duża. A nawet bardzo, bardzo duża. Dobrze, co tu mamy? Case, zobaczymy, co my mamy w ogóle w garażu. Cześć, Kahodro. Wiesz co? Miał być jeszcze wcześniej, ale akurat dzisiaj troszkę inną mapkę wrzuciłem i zeszło mi się zanim to wszystko, wiesz, ruszyło. 14,5. Planowałem wystartować po 9, ale to wiesz, wyszło tak jak zwykle wychodzi. Dobra. Szukamy tego Nieholanda. A dzisiaj mówię akurat, chciałem sobie coś pograć na jakiejś innej mapce, odpocząć od tych górali, bo nie można cały czas na góralach grać. Tam pewnie jutro będę miał Dominika do pomocy, to coś podziałamy, a na razie nie mogę znaleźć kombajnu. A, tu jest. Na razie dzisiaj właśnie tak na solo. Gdzie indziej. Wow. Jakieś boty mi się widzą. Odpalały, muszę je tylko wyłączać. Powinno już być wszystko w porządku. Testowałem akurat nowego bota i został. Są wózki do federów. Jak tam go chudro, co tam dzisiaj słychać dobrego? Dobra, jedziemy. Dzisiaj będzie takie luźne granie, bez żadnej tam spiny na nowym save'ie po prostu. Do tamtego wrócę jeszcze. Pewnie o to.
No czekaj, czekaj. Szkoła zapierdala, mówisz, że wróciłeś do niedawno z ogniska. No to luzik jakiś. Żebyś powiedział, że niedawno skończyłeś się uczyć, to jeszcze bym zrozumiał, że jakiś zapiernicz był. Składamy. I nie to. Szaleństwo. Szaleństwo. Okej. Nie muszę jeździć. Chyba dookoła. Na razie i wiem. Wiesz, powiem ci tak, jak wystarczy czasem, że na bieżąco wszystko robisz i też się daje radę. Pamiętam, chodziłem do szkoły, miałem kumpla, który potrafił uczyć się 15 minut przed zajęciami. Nie, przeważnie 4-5 dostawał. Nigdy nie mogłem tego zrozumieć, bo jeszcze przeważnie był na kacu. Ja siedziałem kółem północy, no nie, no nie przesadzajmy, nie kółem północy, no ale coś tam się uczyłem, a on przed samym testem, mówił on przeważnie bez problemu, a ja zawsze pod górkę. Mało kasy, ale dużo sprzętu. No co jest? No co? A, nie trafiłem. No coś w tym jest, masz rację. Zawsze lepiej wygląda 5 niż 2. Manik prawie jak w ETS-ie. Dobra, mana zostawiamy i śmigamy po prasę.
Kula gdzieś tu była. Nawet dwie są, no nieźle. Tak, co my mamy? Jak to wygląda? Jeszcze raz. Wiesz, to tak jak i w życiu. Zawsze lepiej zaliczyć niż nie zaliczyć. Ze wszystkim. Dobra. To Lambo gdzieś stało. Gdzieś stało, stało tam. Albo tam. Albo tu. Aha, tu jest, ok. Odpalamy. Ja nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Aha. Wiesz, powiem ci szczerze, ja tam za bardzo nie wiem, co się dzieje w silniku, bo ja większość czasu siedzę w robocie, tyle co zdążyłem, wiesz, wyjść z roboty i do domu, wykąpałem się i odpaliłem streama, więc ja nawet tam za bardzo nie wiem, co w tym silniku się dzieje. On today's mix, we'll be featuring some of Argo Fox's iconic artists. Dr. Vox, Digital Math, Nizon, and Flex, Argo Fox's first artist to reach 1 million views on the channel. We hope you guys enjoyed today's mix. Don't forget to hit the subscribe button down below to follow the channel and stay up to date with new royalty-free releases. Wiesz, ja filmik widzę, jak jadę do pracy, jak wracam z pracy. A tak, to się nawet specjalnie po świdniku nigdzie nie włóczę. Mieszkam od 5 lat chyba w świdniku, to nawet za specjalnie miasta nie znam. No dobra, czyli tutaj musimy jeździć po drzewach. Wiesz, ja tam pracuję, powiedzmy, w branży rowerowej. Ogólnie mechanikiem jestem. Za daleko.
wiesz, tak naprawdę nam w silniku specjalnie nic nie ma, więc nie ma po co tu przyjeżdżać. Specjalnie nie jestem z miastem związanym. Za krótko tu mieszkam, nie mam jakichś znajomych czy coś, no bo wcześniej mieszkałem gdzie indziej, a teraz po przeprowadzce, no. Mieszkam, ale to nie jest jakoś to dla mnie super ekstra ważne miasto. W sumie to jak to od siebie dojedziesz do Świdnika, to masz rzut beretem do Lublina, to i tam możesz zakupy zrobić. Przynajmniej sklepów więcej. Momencik, bo my tu mamy jeszcze jakieś inne pole. Okej, a tutaj też obok jest. Jęczmień. Jego sprzętu. No to wiesz, powiedzmy tak jak i ja. Jak coś na szybko chcę kupić, no to najczęściej tutaj na miejscu będą się gdzieś tam, czy w jakimś innym sklepie. No już jakieś większe zakupy i coś tam jeszcze, wiesz, dodatkowo, no to przeważnie do Lublina, no większy wybór zawsze jest. No wiesz, no tak jak ja mam robić zakupy, no to też wsiądę w samochód. Wiesz, jaka jest droga ze Świdnika do Lublina, tak samo tam od ciebie, nie? Jak polecisz sobie obwodnicą, no i jedziesz po prostu do sklepu robić tam zakupy. No zawsze jest różnica w asortymencie we wszystkim, nawet w sklepach, no bo wiesz, pójdziesz do Wenusa, do sklepu, coś tam niby jest, ale jak przyjdzie... przyjdzie co do czego, no to nic nie ma, pojedziesz nawet do tego Felicity, tak jak mówisz, i się nagle okazuje, że można kupić więcej, no, niby ta sama firma. Tak, ja wiem, że ona była chyba właśnie w 11. Fajna mapa, wiesz, jak ktoś chce pograć dużymi sprzętami, takimi, żeby, wiesz, nie to, że tak jak my na Godalach gramy tym, co zostało nam dane na początku, jeszcze na hardzie, bez żadnych, wiesz, bajerów, no to jest dosyć trudno, a tutaj tak dosyć fajnie, dosyć szybko się gra, no masz od razu wszystki sprzęt, jeszcze tam można sobie coś lepszego zawsze dokupić.
Przemowski, nie ukrywaj się, widzimy cię, widzimy, zapraszamy. Gdzie ja kombajn zgubiłem? Też jesteś z LS-em od 8-ki, od 08. Rozmawiałem z kilkoma osobami, no to wszyscy jacyś weterani. Chłopak ma 11 lat, a zaczynał od LS-a 2008. No fajnie, płot. Żniwa pełną gębą. Jechały największe sprzęty, jakie miałem, i szalejemy. Kurde, to ja powiedzmy FS-a odkryłem na poziomie 13, gdzie w 13 grałem na piracie jakimś tam gdzieś dodwanym. I nagle, no mówię, miałem już kupić 13, bo mówię, no fajna gra, trzeba zakupić legalną, żeby tam na multi pograć czy coś. No i 15 wyszła. I też kupiłem ją chyba jeszcze w preorderze, mówię, no powinna być lepsza, może nawet na moim kompie zadziała. No i powiem, że się no nie tyle zakochałem, co gra mnie naprawdę konkretnie wciągnęła. Świetna jest. Taki no typowo rekreacyjny. Typowo rekreacyjna gra do pogrania sobie tam samemu czy ze znajomymi. Jezu, co ja robię? Co ja robię? Znaczy wiesz, grałem na innej mapie, bo grałem tam na Góralach czwórce, tylko że wiesz, samemu troszkę słabo, a tam takiego chłopaka gdzieś tutaj na streamie znalazłem, który też grał razem ze mną, pomagał mi, tylko że no bez... A, chyba tego nie podłączę. On teraz ma szkołę i ciężko się zgadać, żeby sobie grać we dwóch. No, nie podłączę, dobra, nieważne. Dlatego no sam coś tam gram, ale mówię, no tam jest też dużo roboty, szczególnie że tam zaczynamy małymi maszynami, no to mówię, dzisiaj dla odmiany coś innego, coś prostszego, takiego, żeby sobie tylko pograć. Jakby nie patrzeć, farming po dłuższym czasie jest strasznie monotonny. Jak ciągle robisz jedno i to samo, no ale nie mówię. Jakaś taka odmiana jest. Nowa mapka.
Ja zresztą przeważnie mam tak, że gram farminga, dajmy na to 2 tygodnie, 3 tygodnie non stop, nic innego nie odpalam, tylko farming, a potem przechodzi mi i dajmy na to jest znowu 2 tygodnie czegoś innego, a po jakimś czasie gdzieś na jakichś stronach z modami znajdę jakąś mapkę fajną czy coś, no i mówię, a no to zobaczymy, pogramy, i tak zaczyna się znowu zabawa z farmingiem. Nie, no wiesz, tamta gra to jest porażka. Powiem szczerze, że planowałem ją nawet może nie tyle kupić, bo stwierdziłem, że za tą cenę, którą oni chcą, no to można sobie kupić dwie fajne gry, a nie jakiegoś indyka takiego, który no nie wiadomo co z nim będzie. No i się okazało, że no miałem rację. No widziałem to. Kilka osób nagrywało, czy filmy z tego. Wszystko było fajnie na początku, jak tylko zaczynali nagrywać, jak się ta gra pojawiła. W sumie, no to pierwsze 2-3 dni, dużo streamów, no coś tam się działo. A później się okazało, że no nie wiem, nawet teraz na Twitchu jak patrzysz, no to mało kto streamuje No Man's Sky, bo no, gra jest lipna. Każda planeta wygląda bardzo podobnie, to jedna sprawa. Druga sprawa, że te zwierzęta, to wszystko, no, identyczne praktycznie na każdej planecie. Te same surowce, te rasy, też wszystko takie podobne. Już nie mówię nawet o takim czymś jak te bazy, no, na każdej planecie taka sama baza, to wszystko jest identyczne. To jest na Xboxa bodajże, czy to też na PC ta wychodzi? Bo coś kojarzę, wiesz, tytuł, ale nie do końca. Raczej nie moje klimaty. Coś kojarzę, to mówię, chyba jakaś taka strzelanka. Nie moje klimaty, nie moje klimaty. O, a Jasiek, nie chowaj się, widzimy cię, widzimy. Dzięki Jasiek za followa. No dobra, co my dalej robimy, bo tu przecież trzeba wziąć się za robotę. Kasa się sama nie zarobi. Sprzęta.
Roboty dużo, pomocników mało. Dobrze, to jest to. Nie wiem. Dobrze. Oj, całą kasę chyba wydam na nasiona. O, to jest chyba żyto. Dobrze pamiętam. To zasiejemy żyto. Dużo żyta. To jeszcze szybko spojrzymy. Okej, tu jest puste pole. I ona jest do nasiania. Który ma zaraz szybko. Ten ma. Jedziemy. Ale sprzęta i jazda. Tu konkretną imprezę mamy. Zaginął daleko. Musi być fajna robota, jak oni mają lampy te żniwa. W sezonie takimi sprzętami sobie po takich polach polatać. Denerwuje mnie strasznie takie przeskakiwanie między pojazdami, ale ta mapa jest taka duża, a ja tylko jeden i innego wyjścia chyba nie ma. Najlepsze jest to, że jeszcze nie zrobił jednego kółka, a zaraz będę miał pełny zbiornik. Opa! Coś wjechało. Kukurydza.
to pole ruszymy. Stój. Halo? Panie, zatrzymaj się. Pracownik coś słabo robi. Ależ to jedzie. Ale środek jakiś taki biedny, jak na takiego pojazda. SKP i jeszcze to jest zasięgnik. A to już to największe. A w modach z powrotem.
taka chodro, a LS-a 17 też zamierzasz ograć, czy nie? Pszenicę kupują w firmie transportowej, a firma transportowa jest gdzieś tam na górze. Za dużo gier wychodzi, nie? Chcieć pograć we wszystko, to kasy brakuje i czasu. Ja będę sobie musiał zrobić jakieś 2 tygodnie wolnego przed LS-em 17, żeby wrócić do niego i dalej chcieć grać. Właśnie, ty kupujesz na Xboxa czy na peceta? Gilsów. Ja zdecydowałem się, że farming to moja ostatnia gra. W sensie, no, w tym roku. Bo za dużo mam gier, a za mało czasu, żeby w nie grać. No właśnie. Teraz nie wiem, gdzie to sprzedać. Cześć, Sepson. Thank you.
Dlaczego słaba masa? Mapa. Fajna. Dzisiaj gramy na czymś innym. Normalnie są budale. Ja w Assassina grałem dwójkę. Pamiętam, że kupę czasu na tym spędziłem. Tylko, że to na piracie wtedy grałem na konsoli, bo jeszcze można było coś tam odpalić. A potem jakoś, nie wiem, było coś tam, ale już do końca nie pamiętam, która to była część, ale to już nie było to samo właśnie, nie te same klimaty i dałem sobie spokój. Sepson, mapa jest może troszkę dziwna, ale ona jest wzorowana na realnej Padmie. To jest mapa Australia bodajże, tak, Australia, i tam jest tego typu właśnie gospodarstwo. Z tego co pamiętam, to oni tam mają 14 tysięcy hektarów. Cześć skin, cześć. Jest taka inna mapa, no na wielkie maszyny, na zupełnie inną zabawę. Znaczy ja potem mówię, wiem, że chyba w PlayStation Plus 3 dodawali, tak, 3 dodawali. I tam zacząłem coś grać, ale nie wiem, jakieś mi się dziwne bugi wywalały i dałem sobie spokój na konsoli, na PS3 grałem. I dałem sobie spokój, a Black Flaga planuję kupić. No, czekam na jakąś dobrą cenę na Steamie. Już miałem kilka razy zamiar kupić, tylko potem mówię, a i tak nie mam czasu w to grać, więc dam sobie spokój. Pewnie niedługo kupię, no bo gierka była fajna, no widziałem dużo streamów. I ten klimat był niesamowity. Tak, to chyba jest ta właśnie. Czekaj, jak oni się nazywają? Glenbar. Dzięki skin za followa. Aha, nie, no to mówię, to jest właśnie gdzieś tam w Australii i takie klimaty, super maszyny i w ogóle, no wiesz, no odmiana jakaś, nie można cały czas jeździć najmniejszym dojcem i wodzić na przyczepie troszkę zboża, bo więcej nie ma. Dzisiaj chciałem tak troszkę pograć na luzie, nie liczę na to, że ktoś się dołączy, dlatego no mówię, no tak. Chłopak, który ze mną gra na góralach, no, uczy się, nie może mi pomóc. To dzisiaj coś innego. Powiem ci szczerze, że te polskie mapy jakoś do mnie niespecjalnie przemawiają. Przeważnie wszystkie są robione tak na takie odpierdzie, że tak powiem. No, te gudale, które gramy, fajniejsze są, inaczej to jest wszystko zrobione, ale to jeszcze, mówię, nie jest takie, jak mi się podoba. Ja przeważnie grałem na jakichś zagranicznych mapkach, wiem, że dużo fajnych jest, jakichś tam niemieckich, tego typu. Ja wiem, że Black Flag jest fajny, tylko mówię, no to pewnie będzie tak jak zwykle,
że zaczynam grać w coś, no i potem się okazuje, że nie mam czasu, czy coś nowego wychodzi. Tak samo GTA 5. Kupiłem na premierę, pograłem troszkę, no ale potem Farminga zacząłem grać znowu. Bo jakoś, no nie wiem, jakoś tak wyszło i w sumie w GTA Online mam chyba postać na 8 poziomie. Bolusiowo widziałem, ktoś nawet chyba coś tam nagrywał z tego, ten taka malutka, ale to ona jest raczej pod taką, wiesz, typowo polsko wieś, jak to ja mówię, czyli 30, 60 i nic nowego. No ja wolę jakieś jednak nowsze maszyny, nawet na godalach staramy się grać takimi polskimi sprzętami, ale nowszymi, czyli tam jakieś nowe Ursusy, te maszyny wszystkie, które tam są, też są z niby polskie, no ale jednak z tych nowoczesnych. No na razie, Klachodo, dzięki za streamka, za obecność. No na razie Sepsą. No niestety. Szkoła się sama nie zrobi, trzeba do niej chodzić. Niektórzy zamiast do szkoły chodzą też do pracy. W sumie to się teraz zastanawiam, co lepiej, chodzić do szkoły czy do pracy. Jęczmień. Aha, to samo co tu i tu jest cena. Za szybko tu się wszystko dzieje. Dużo rzeczy do roboty, a nie ma kiedy. Ten już potrzebuje przyczepy.
Zawracamy i jedziemy. Tutaj prasa, widzę, kostka za kostką lecą. Nie ma kiedy zwieść. Utwardzoną drogą szybciej się jedzie. A nie, my jedziemy doładować, to nie. My jedziemy ten. To nam zabroni. Mapkę chyba trzeba będzie przerzucić sobie na kompa i grać na singlu. Czasami dla rozluźnienia. Chcę go zajęć mi. Jęczmień jest tam. Jest gruba kasa, jest. Tam już na mnie czeka. Taktorki bym spróbował. Jest kochany, ale te same taktorki są brzydkie. Te zmodowane dużo lepiej.
marnąć. Przydałbyś jakiś murzy się ją. Ja w modach poszukać jakiegoś siednika większego. Jak się zgasi w czasie jazdy, to przestaje pracować. To coś nowego. Dobrze, teraz tak. Gdzie jest to? Jedziemy. Czyli co? Co za masakra jakaś. Dwa pola obskoczę, będzie kasy jak lodu, nawet ci nie ma co bawić w kieszonkę. Cześć Dominik, nie wiesz, dzisiaj akurat powiedzmy nie spodziewałem się nikogo do pomocy, to sobie wrzuciłem inną, wiesz, taką na duże maszyny, żeby pojeździć, pobawić się, dajmy na to. Ja chyba jutro, wiesz, uda mi się nawet wcześniej przyjść, więc myślę, że
że koło 9 streama będę rozpoczynał. To tam może jak ktoś to zapraszam cię serdecznie. Powiem ci tylko, że tak, kiszonka jest już gotowa. Już jest troszkę sprzedane. Kilka krów kupiłem. Ale jeszcze jest akcja kukurydza i dużo pszenicy do koszenia. Jak coś, to będzie dla ciebie robota też. Tak, to jedno akurat pole, które było z rzepakiem. To na ostatnim chyba streamie wykosiłem. Tam troszkę tej kiszonki wrzuciłem, żeby wiesz, na plusie być. Ale tak, to jest sporo kiszonki do przerzucenia. No i sporo kukurydzy do koszenia, tak samo pszenicy dookoła, praktycznie gospodarstwa jest pszenica do koszenia. Na pewno we dwóch będziemy mieli co robić. Tam jakieś, wiem, że nowe mody, coś tam się chyba pojawi, bo pododawałem, ale to też takie, wiesz, typowo do gry. Siewnik, bo ten Maciusia siewnik jest troszkę słaby, bo on jednak szeroki jest, a wiesz, na nierównych polach nie wszędzie dobrze znaczy, trzeba będzie wziąć po prostu tam mniejszy siewnik, jakiś 6-metrowy, dajmy na to, ale taki, który wiesz, nie ma problemów. No wiesz, jak ta mapa wygląda. Coś takiego, widzisz? 5, 6 pól, ale no to jedno dopiero objechali, chyba tak jak jedynkę kombajn objechał, drugi raz jedzie i już ma dwie duże przyczepy pełne. A co najlepsze, podobno takie gospodarstwo istnieje. Naprawdę w Australii. Tam mają dosyć dużo tego. Do multi też fajna, bo tu można fajnie poszaleć na kilka osób, już nawet nie dwie. Ale na kilka osób, bo to jedna kosi, jedna praktycznie cały czas musi jeździć i zboże zbierać, a jeszcze inna też ma robotę, sianie, wiesz, tamten, to można zrobić potężne multi na to. Tak, ten jeżdżący naokoło to jest autokombajn. Bo ten autotraktor coś tam się kopał, ale autokombajn działa w porządku. Powiem ci, że 8 osób to by była fajna zabawa, bo są dwa pola, dajmy na to, czy coś, bo jest tak, dwa kombajny masz duże, traktorów takich, wiesz, gigantycznych, to masz też całą masę. Siewniki te największe, pługi, no wszystko jest, praktycznie jak ten, to wszystkie największe rzeczy jesteś w stanie już kupić.
Czyli tyle kupić, co masz dostępne. Nawet no teraz, jak ci się wiesz, tapnę, nie? Masz już od razu i ciężarówkę jedną. Nie, to jest taka na szybkie zarabianie kasy, na szybką grę. Bez zbędnej zabawy. Nawet się zastanawiam, czy tam na tych góralach nie zmniejszyć poziomu trudności, wiesz, na normal. Dlatego jeszcze chciałem z tobą czego skonsultować, czy zmieniamy poziom trudności, czy dalej gramy na tym hardzie. No ale wiesz, no ty też grasz, dlatego pytam ciebie, czy zmieniamy, czy jednak bawimy się dalej tak, żeby było to troszkę tak bardziej realnie i żeby było więcej roboty. No wiesz, no w sumie teraz powiem tak, jak pogramy, no to będzie o tyle łatwiej, że już tam tę kiszonkę mamy, to za to kiszonkę jeszcze zostało, to będzie jeszcze zostało chyba 60 tysięcy. No to już można coś tam więcej kupić, więc to nie jest tak, że już nie ma nic kasy, no to jak kiszonkę sprzedamy, no to troszkę kasy będzie na jakiś traktor, na tego Ursusa. W zupełności wystarczy, to można dalej na hard popróbować. No jak przełączymy na normala czy na easy, to zaś się okaże, że będziemy po tych góralach śmigać największymi maszynami, będziemy mieli tyle kasy. A jak na razie, to wiesz, jesteśmy bardziej na pożyczonych maszynach. To może na razie jeszcze ten poziom trudności utrzymamy, jak coś to kiedyś go zmienimy. Dobra, cofaj. Ja już mam pełny. Tak, ten taki dźwięk jakiegoś ptaszka czy coś ten, no on cały czas właśnie to słychać, denerwujące trochę takie. A znalazłem gdzieś w modach header 6-metrowy składany, akurat taki wiesz, pasujący chyba do tego New Hollanda, co mamy. To chyba zostawimy tego New Hollanda, a nie będziemy żadnych kombajnów dodawać w modach, tylko ten header, żeby powiedzmy kiedyś na przykład troszkę poszerzyć.
hamuj! No widzisz, tutaj laptem gram troszkę lepiej niż godzinę, już 100 tysięcy bez problemu zarobione. On jedzie do mnie, czyli po niego wyjadę. Tak, wiesz, on jeździ bardzo fajnie, ja zaraz ci pokażę. Ten, powiem tak, raczej problemu z nim nie ma. Najgorzej jak jakieś drzewa są gdzieś, wiesz, obok miasta, przy cofaniu potrafi zaczepić, nie? Ale tak jak... O, zaraz mnie wciągnie. Tutaj, to wiesz, można sobie ustawić, że ma jeździć naokoło. Ewentualnie, wiesz, jeden obok drugiego, że jedzie i wraca zaraz obok. Tylko, że no jak wtedy, wiesz, masz gdzieś, jak ci na powrocie jedzie i z drugiej strony masz wysyp, no to często, wiesz, musisz wjechać w zboże, żeby przyczepę podstawić. A tak, no to on jedzie naokoło i zbiera po prostu, wiesz, to zboże. On na podstawie, nie wiem jak ci to powiedzieć, ale tak jak tutaj wiesz, jest header, no to header zawsze zbiera to zboże. Jakby tutaj była jakaś wypustka większa, no to on by wtedy wyjechał bardziej i też by w tym miejscu zbierał. Więc no, ten mod jest akurat bardzo fajny. Autotraktor działał różnie, a ten autokombajn działa dużo lepiej. Drugi pełny, no i ileż można. Więc mój ten autokombajn, on praktycznie na wszystkich polach, nawet na tych krętych, daje sobie radę. Bo on nie patrzy na to, jak jest pole ukształtowane, tylko na rosnące te uprawy. O, w ten sposób.
Tak, piątko to uruchamiasz i wiesz, tam bierzesz walczysz. To mówię, no to tak, to czasem miał problemy, nieraz potrafił się gdzieś zgubić, jak była mapa coś źle zrobiona, a z tym auto kombajnem nigdy nie miałem problemu. Wiesz, to są akurat dobre mody, jak grasz na singlu. Bo ten pracownik, który pracuje normalnie, no to on... Różnie mu to idzie. Dlatego nawet tutaj sianie zacząłem i chciałem, żeby pracownik zaczął pracować, no to... Pojechał gdzieś, nie wiadomo gdzie, musiałem sam. No, do jutra. Jak coś, to mówię, na tym spika, czy... Ty na Twitcha możesz pisać, jak będziesz już. Jakbym nie odpowiadał, to znaczy, że gdzieś tam się kręcę obok komputera i niedługo będę. No dobrze, chyba ja będę kończył. Jest, można jechać traktorem.
No dobra, wystarczy chyba na dziś tego męczenia. Damy to zboże i na dziś koniec. Będzie nad mapa do podania singla. Lepiej szybciej czas życia. Co to było? Co to było, ja się pytam. Wow. Nie no, takich rzeczy to ty się nie ucz. No, zapisujemy grę. I dzięki za wspólny wieczór. Do zobaczenia jutro. Na razie.